Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na Pozdro z KRLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej i dzisiaj nie jesteśmy w Korei Północnej, jesteśmy w Seulu, po drugiej stronie granicy w Korei Południowej, zwanej także Republiką Korei i zapraszam na kulinarny odcinek, gdzie będziemy próbowali północno-koreańskich potraw, które dostępne są w Korei Południowej. Nie można pojechać do Korei Północnej, nie ma takiej możliwości, więc trzeba sobie jakoś radzić. Okazuje się, że w Seulu są restauracje, które serwują północno-koreańskie dania i dzisiaj postaram się je Wam pokazać. Ilość to jest jedzenia w tym miejscu jest kompletnie obłędna. Ja tu jeszcze na pewno będę musiał coś spróbować później. Ale najpierw chodźmy na północno-koreański makaron na zimno, Pyongyang Naengmyeon, czyli jedno z moich ulubionych dań. Spotkamy się także z Polakiem, który mieszka tutaj w Seulu i pójdziemy razem spróbować tego kultowego północno-koreańskiego dania. Odbiliśmy troszeczkę od marketu Kwanjan i idziemy do pierwszej restauracji. No jest już całkiem spora kolejka, ale tego się można było domyślić, ponieważ ta restauracja ma także gwiazdkę Michelin, więc jest bardzo znana. Nie mam phone number, nie mam numeru telefonu. Dobra, czekamy na Przemka. A, Przemek, ratuj sytuację, wpisz nas na listę. 19 grup czeka, dobra. Kiedy ostatni raz gadałeś po polsku, Przemek? No, w zeszłym tygodniu, szczerze mówiąc. Tak? Masz okazję jednak? Miałem okazję, bo przyjechali ekipą z Polacy za granicą. Z tego programu. A, z tego programu. Byłem tam kiedyś. Nagrywali mnie w Japonii. A, czyli będziesz w kolejnej serii? Tak. O, fajnie. Szykuję się. Tak. Spoiler. Mamy nowego gościa. Przemek mieszka w Seulu. Czym się zajmujesz, Przemku? Jestem ewangelistą technologicznym, czyli uczę technologii. Poza tym pracuję w telewizji czasami. No i chyba modeling robisz też. Już nie, już tylko telewizja. Kiedyś robiłeś? Tak, kiedyś. Teraz jestem po ślubie, więc, więc wiesz, brzuszek jest. Jadłeś kiedyś makaron po pyongyangsku na zimno? Tak, jadłem, a ten jest bardziej specyficzny, ponieważ jest z północnej Korei. No bo zgodnie z nazwą musi być z północy Korei, bo musi być po pyongyangsku. No tak. Bo to jest ten najlepszy, oryginalny. Ja jadłem w Pyongyangu, w najlepszej restauracji w Pyongyangu, Okryugwan. To jest ta legendarna restauracja w samym centrum Pyongyangu. I tam była petarda naprawdę. Więc nie mogę się doczekać, jestem ciekaw, co tutaj zaserwują. Nasz numerek chyba się już zbliża. Bardzo szybko idzie kolejka, powiem wam. O, jaki witraż! Tak się pani kłania, kurczę. Powiem ci, klimat trochę jak w Pyongyangu, wiesz, tam wszystkie kelnerki cyk kłaniają się, elegancko jest. Restauracja powstała w 1946 roku. Co to? Wygląda jak tatar koreański. Naengmyeon. Ale nie podają nazwy Pyongyang Naengmyeon. To jest tatar wołowy. Tak? No właśnie, to wygląda jak tatar. Jest Pyongyang Naengmyeon. Bierzemy. Wszystko jest tak jak ma być. Przemek, piłeś kiedyś piwo koreańskie? Tak. Z prawdziwej Korei, z północnej. No, kiedyś jeszcze importowali, teraz już tak, nie. Tak, był Taedonggang? No, ale Taedonggang piłeś? No. O kurcze, no to fajnie. Nad rzeką jeszcze. Tak? O. No. A Pyongyang Naengmyeon? Próbowałeś, lubisz? No i tutaj jadłem. Tutaj byłeś już? No. Smakuje mi, chociaż pierwszy raz jak się próbuje tą zupę, ona jest taka mniej doprawiona niż ta tutejsza. Na południu oni mniej, więcej solą, więcej dodają różnych takich, wiesz, dodatków. Octu i tak dalej. Ten z północy jest taki bardziej delikatny smak, mi się wydaje. I makaron mają lepszy w północy, mi się wydaje. Taki bardziej gruby. A jak to się woła na kelnera? Kogio. Chogyo? No to jest tak hejtam jakby, no. Coś takiego. W Korei Północy mówi Yogi, a... No Yogi też, no. Yogi jest tutaj, a tamto to jest Chogyo, więc jak wołasz kogoś tam, to hejtam. Coś takiego, nie? Chcesz coś pić, czy nie? To weźmy ten... Soju. Soju Hanae. Zaczynamy ucztę. Jest kimchi. Jest soju. Jest impreza. Tak się otwiera butelkę w Korei? No możesz tak jakoś przywalić tutaj. A wie, jak fajny był. Na raz trzeba otworzyć korek, już miałem otwarty w sumie, ale ten. No i już mają różne gry też do wypicia. Ile masz lat? No ja mam 36. 36? To dwie łapy. Nie no, żartuję, po polsku lecimy. Ja tylko troszeczkę wypiję, bo na diecie jestem. Ciuppe, no. Tak się mówi na północy. No to tutaj się mówi kombe. Kombe. Ciuppe widzowie.
To jest taka delikatna wódeczka, bardzo delikatna. Ta ma 16. Ta ma 16%. To jest taka delikatna wódka. Delikatne soju bardzo. Na północy piją mocniejsze, 25-30-40% ostro klepie. Odzwyczaiłem się od takich pałeczek, już wszystko leci teraz. Dobre. O, teraz czuję, jak atakuje pikantność, no. Dopiero teraz czuć, po chwili. Tak stopniowo uderza. Pionia Nemion dotarł na stół. Duża porcja. To chyba jest gruszka. Czy mi się wydaje? Tak, to jest gruszka. Gruszka. Ten, co jadłem w Pyongyangu, był z gruszką właśnie. Nie widzę tu wielu składników. Chyba kimchi musimy sami sobie dodać do zupy, żeby ją trochę zabarwić. Trochę kapusty. A, to nie wiem, co jest. Jest kawałek mięsa. No dobra, próbujemy. No co, degustujemy. Piękny ten makaron. Długo się ciągnie. O, jaki slup poszedł. Szorbanko. Zatwierdzasz? Znikły. Teraz kolej na mnie. Tak, co my tu mamy? Mamy musztarda. No ja to z kimchi lubię. Zawsze kimchi dodaję do nemion. Czy to jest ocet tutaj? Tak, to jest ocet. Ocet obowiązkowo. Powiem tak, inaczej jest to trochę podane niż w Pyongyangu. Jest głębokie to naczynie. Tam podawali na takim płaskim talerzu, takim jakby z złota jakby. I to było tak rozłożone płasko na tym talerzu, tej zupy było tak o wiele mniej. Tutaj widać jest dużo tej zupy. Bardzo dużo. A, no dobra. Pamiętam, jak nam koreańska przewodniczka, ja często udawałem, że nie wiem, jak to się robi. I ją prosiłem, żeby mi tą zupę przygotowała. I ona podchodziła i mi to tak pałeczkami wszystko mieszała. No faktycznie tam kolor był ciemniejszy tego makaronu, mam wrażenie, w Pyongyangu. Ten jest jaśniejszy. To jest makaron gryczany, więc generalnie to jest bardzo zdrowa potrawa. Patrzcie, jaki lubi. Idealna potrawa na lato, jak jest gorąco. Dzisiaj nie jest gorąco, ale no jak będzie. No, dorzućmy kimchi. Wymieszajmy, zróbmy z tego taką czerwoną zupę. Tak jak powinno być. Jednak jest inny smak. Jest bardziej delikatna ta zupa. Ten makaron był taki ciemniejszy. Więcej było składników, mam wrażenie, w środku. Zupa miała bardziej konkretny smak i aromat. Jak na razie północ wygrywa. Ale może jeszcze będzie okazja spróbować gdzieś indziej. Makaron po pioniańsku. Składka kimchi. Już jesteśmy po lunchu. Pełen brzuszek, szczęśliwy. Ale nie do końca to było to, co pamiętam z Pyongyangu. Więc szukamy dalej najlepszego Pyongyang Nemyeon. Dzisiaj jedziemy do drugiej restauracji północno-koreańskiej, Lunra Babsan. Jest ze mną Hyunmin i zjemy danie przygotowywane przez prawdziwych uciekinierów z Korei Północnej, ponieważ ta restauracja zatrudnia uciekinierów z KRLD, głównie kobiety. Ta restauracja została założona przez uciekiniera z KRLD, który właśnie stara się zwiększyć taką świadomość odnośnie spraw uciekinierów z KRLD, odnośnie no także kultury Korei Północnej i kuchni z Korei Północnej. Ta restauracja znajduje się na jakimś strasznie odpicowanym osiedlu. Zobaczcie, jakie tu są wieżowce ogromne. A tam góry piękne. Wow. Gdzie się schowała ta restauracja? To jest znaczek? Okej, już blisko. Ale gorąco się zrobiło. Traditional Pyongyang Cuisine. Patrzcie. W jakimś domu jest po prostu chyba. Nagrody. O, celebryci byli, tak? Ale to dobrze wygląda. Hyunmin, tu będzie dobre żarcie. Co to jest? Gangnam Style? Yeah, Psy? Wow. Dawaj. Obama Coffee, północno-koreańskiej restauracji, dobra? Fajnie. Nowocześnie, słuchajcie, zamawiamy z tableta. Nie wiem, czy jest angielski, chyba nie. Dobra, co by tu wziąć? Co jest dobrego? O kurczę, wszystko dobre, takie zupy jakieś są. Dobra, będzie kolejna wyżerka. Zamówiłem Pyongyang Nemyeon, makaron na zimno po pyongyańsku, bo to trzeba zawsze spróbować w różnych restauracjach. Zobaczymy, jak to będzie. I także kaesongjang, to jest taka zupa z kaesong. I placki z fasoli też zamówiliśmy i placki z ziemniaków. Order, tak? Tutaj? Yeah.
Są podpisy różnych znanych osób, ambasador Meksyku, jakieś osobistości. Ukraine with love. Ląduję jedną tu. Podoba mi się w tych takich tradycyjnych metalowych miejscach. Jakie są? Te placki z północy KRLD, z ziemniaków. Kimchi, kapusta. To jest kaesŏn changguk-ban, czyli ryż z warzywami i mięsem. Wygląda super, ale tego nie pamiętam, nie przypominam sobie takie potrawy w kaesŏn. Pyongyang naemyeon, yes please. Makaron na zimno nie wystygnie, bo jest na zimno, więc zostawmy sobie go na później, odstawię na bok. Zaczniemy od tej zupy z ryżem. Polandy, Polandy serem. Thank you. Placki z fasoli. Wyglądają jak w Korei Północnej. Ja bardzo lubiłem te placki zawsze, one są super. Nie wiem, co się robić. Zupa z ryżem. A zobacz. Smacznego. Hyunmin, jak ci smakuje? Pyongyang naemyeon. Taste is clearly than warm. Just normal naemyeon. Because this taste is like based on the meat. I can't believe very meat. So it's very different than all normal naemyeons. Ale go ostre! Spicy! Wow. Pożywne, dużo warzyw. Ten wywar jest wspaniały. Północno-koreański mukbang w Seulu. Dostał łapkę w górę i suba. Nie przypominam sobie tej potrawy w Korei Północnej. Może jadłem coś podobnego, ale nie pamiętam teraz. Muszę sprawdzić moje zdjęcia i filmy z tego wyjazdu. Ale bardzo mi smakuje, super. Przetestujemy kimchi. Słuchajcie, ja uwielbiam północno-koreańskie kimchi. Zobaczcie, jak to wygląda, ta kosteczka. Mogę jeszcze w nieskończoność. Weird for you? This is normal in Korea? No, it's like taste to some like bibimbap. But also soup is like the yukgaejang taste some. So to me it's like original taste, but also new type. But it's different. Yeah, different. You feel this is different. Yeah, this is not normal South Korean food. Placuszki. To jest jedna z moich ulubionych potraw w KRLD. Ale w każdej restauracji, którą się odwiedzało, podawali takie placki robione z fasoli. Smakują właśnie tak jak na Pyongyangu. Trochę pikantne były te. Ta zupa była pikantna, już mnie tnie trochę. Tylko w Korei Północnej bardzo często niestety były podane na zimno. Przez co nieco traciły, moim zdaniem, na smaku. Te są ciepłe jeszcze. Bardzo smaczne. To spróbujmy teraz tych ziemniaczanych pierożków z północy Korei. Na północy wszystko robili z ziemniaków. Hamhun był makaron ziemniaczany, naprawdę tam było pełno tych ziemniaków. Pamiętacie, jak się w jednym odcinku pod górą Pegdu się podniecali tymi ziemniaczkami z ogniska w ogóle? No tam było pełno plantacji ziemniaków, wszędzie je mieli i były bardzo smaczne. W środku jest mięso, warzywa. Bardzo miękkie to jest. Świetny jest ten pierożek, naprawdę rewelacyjny. Lekko słodki nawet, koniec. No i ten liść dodaje takiego aromatu, smaku. Bardzo ciekawe, podoba mi się. Ale wyżerka, super to jedzenie jest naprawdę. Bardzo mi brakuje północno-koreańskiego jedzonka. Zawsze mi tam smakowało. Ta restauracja nie jest duża i nie ma żadnego wystroju północno-koreańskiego. O nie, nie, nie. Raczej byście się nie spodziewali, że to jest północno-koreańska restauracja. Jedynie przy wejściu jest napisane Pyongyang Cuisine. I próbujemy najbardziej sztandarowej potrawy z Pyongyang naemyeon. Drugie podejście w Korei Południowej. Pani powiedziała, żeby najpierw spróbować samą zupę bez musztardy, bez octu. Ale piękny ma kolor. To jest bardziej pyongyańskie niż to, co ostatnio jedliśmy w tej pierwszej restauracji, którą odwiedziliśmy z Przemkiem. To w smaku bardziej przypomina, ten rosołek na mięsie bardziej przypomina wersję północno-koreańską. Jest też gruszka, widzę, jest gruszka, ogóreczek do tego. Wspaniale. I kolor makaronu też piękny, ale nie jest zbyt ciemny, więc to nie jest chyba taki 100% gryczany. Najłatwiej się to robi z dwiema rękoma.
duża porcja makaronu, ale on nie jest taki zapychający jak spaghetti normalne. Panie obgadują mnie już tam w kuchni chyba, bo Hugh mi powiedział, że byłem w Carol D. Ale długi makaron, ciężko się to, tak powiem, no je. Czasami Koreańczycy używają nożyczek, żeby to przeciąć. Niżka idealnie pasuje. W ogóle to jest idealna potrawa na loto. Wróćmy trochę kimchi do zupy, żeby dodać takiego pikantnego smaku. Ja to lubię, jak lekko ten nemion jest pikantny. Ten kawałeczek mięska, patrzcie na to. O, czy to nie jest piękne? Na razie ten pionian nemion wygrywa w Seulu. Jak w domu. Myślałem, że będziemy przejedzeni tym wszystkim, bo sporo zamówiliśmy, ale jest w sam raz. Jestem najedzony, ale nie przejedzony. Było naprawdę rewelacyjne. Jak będę jeszcze następnym razem w Seulu, na pewno chciałbym tutaj przyjść ponownie, żeby zjeść ten przepyszny pionian nemion. Był rewelacyjny. 10 na 10. Thank you very much. Kamsahamnida. Very good, very good. North Korea? Pukhang? Pukhang. Aha, odie? Pyongyang. Ah, Pyongyang? Yeah. I went many times. Okay, I don't show her face, don't worry. I don't show myself. Myeonghan-san, Baekdu-san, Won-san, Kumgan-san. Chilbo-san. Yes. Chilbo-san. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you very much. Very good. I will come again. Take care. Thank you. 감사합니다. 안녕하세요. Śmieszna sprawa. Ta pani to była właścicielka tej restauracji. Ona jest dość znana tutaj w Korei Południowej. Uciekinierka z Karede, właścicielka i aktywistka. I ja jej mówię, podaję wszystkie miejsca, gdzie byłem w KRLD, nie? I ona mówi, o, odwiedziłeś więcej miejsc niż ja w Korei Północnej. No bo taka jest prawda, w sumie turysta, taki jak ja, nie? Więcej miejsc zwiedzi niż zwykły Koreańczyk, bo oni nie mogą swobodnie tak sobie po prostu jeździć po całej Korei. Dla wielu, wyjazd do Wonsan z Pyongyangu to już jest, wiecie, daleka wyprawa, nie? Bo tam nie można tak po prostu sobie jeździć po kraju. Trzeba mieć pozwolenia, pieniądze albo koneksy jakieś, nie? A tym bardziej gdzieś tam daleko, Chunjin, Rasan, to jest w ogóle kosmos. Inny świat. Część trzecia naszego mukbangu północno-koreańskiego w Seulu. Idziemy do restauracji Banryon-san, która specjalizuje się w kuchni z Hamhung ze wschodu Korei Północnej. I dzisiaj zaprosiłem na lunch moją koleżankę Igę, która studiuje tutaj media i komunikację w Seulu. Czy jadłaś kiedyś z Korei Północnej? Jeszcze nigdy nie miałam okazji spróbować niczego z Korei Północnej. No to pierwszy raz. Tak. No to będzie okazja, zapraszam, lecimy coś zjeść. Okej, jesteśmy pod restauracją. Czy gdzieś coś pisze, że to jest z Korei Północnej kuchnia? Jak na razie nie widzę. Nic nie ma. Ale chyba jest nazwa tej prowincji, o której wspominałeś. Hamhung? Tak, tak, tak. Jest właśnie Hamhung Insik, czyli właśnie z tej, jedzenie z tej prowincji. Właśnie zauważyłem, że żadna z tych restauracji no nie ma oczywiście ani flag, ani żadnych jakichś specjalnych no północno-koreańskich akcentów. To jest w ogóle chyba w Korei Południowej po prostu zakazane, więc nie można. Wygląda jak zwykła restauracja. Tylko gdzieś tam jest napisane, prawda, Pyongyang albo Hamhung. Tutaj mamy wytłumaczenie, skąd dokładnie jest to jedzenie i jakie składniki właśnie są w nim popularne. Wow, patrzcie na to. Wygląda dobrze. Shrimp trips, jakie krewetki, zobacz. A to jest co, taki zestaw? Wow, ośmiornica. Tak, tutaj jest tradycyjne koreańskie jedzenie i tutaj też mam, tutaj chyba jest inna restauracja w ogóle. Ale tutaj właśnie jest Korea. Beef rice soup, to chyba weźmiemy. I co tutaj jeszcze? Ostre nudle z wołowiną, też wygląda niesamowicie. Pierożki, wanmando. No i jest nennion, tylko chyba w jakiejś innej wersji, no nie jest to wersja pioniańska, też wygląda rewelacyjnie. Mam nadzieję, że jesteś głodna, ponieważ weźmiemy dużo jedzenia. Ja byłem w Hamhung i uwielbiam jedzenie w tym mieście, było rewelacyjne. Najlepszy był makaron z ziemniaków, ale nie wiem, czy tutaj jest. Ale zobaczmy w środku, co będą mieli. Okej, to nie jest z ziemniaka, tylko to będzie z batatu, sweet potato. Czy to będzie to? Tak, to jest ta potrawa pewnie. Pełno ludzi, pełna knajpa. Można set zamówić cały. Znaczy jest oznaczony Hamhung, Kaesong,
Wonsan. Wszędzie byłem, Chunjin, Daegu-san, wszędzie byłem. Wszędzie byłem na tym. Poniedziałek, godzina 13. Restauracja jest full. Musi być bardzo popularna i znana, skoro tak jest. Przednia restauracja, gdzie byliśmy wczoraj z Hyunminem, nie była aż tak obładowana ludźmi. Kimchi, jakieś dodatki, lekko. A, i są nożyczki, to znaczy, że właśnie będzie obcinanie makaronu, bo on jest taki długi. To mi się podoba w koreańskiej kuchni, że zawsze przynoszą tyle dodatków. I to jest wliczone w cenę i tak, przynoszą za free później. Tak, niektóre restauracje właśnie specjalnie słyną z tego, że specjalizują się w tych banchanach, czyli w tych wszystkich dodatkach. To nie jest herbata, to jest jakaś zupa w ogóle. Dobrze, bardzo rozgrzewa, ty kirosu jakbyś piła. Uwielbiam takie kimchi, to jest the best po prostu. Kosteczki. To wygląda jak taka pikantna galaretka z czosnkiem, sporem. Spróbujmy. Smakuje galaretka. Bardzo dobre. Iga, czym głównie się zajmujesz w Korei i co wrzucasz na swojego Instagrama? Na mojego Instagrama głównie zajmuję się całym przemysłem muzycznym tutaj w Korei. Są to bardzo często jakieś relacje z koncertów, relacje z przesłuchań. Mogą to też być, no też czasami jest to po prostu takie życie studenckie, jak to wygląda, jakieś rejestracje na przedmioty. A jaki jest twój ulubiony koreański zespół oprócz Moranbong Band? Ojejku. Trudno wybrać, wiem. Moranbong zawsze jedno. Zwłaszcza tak, teksty ma najlepsze, tak, bardzo lubię, polecamy. Tak, to jestem fanką zespołu wytwórni, gdzie pracuję, czyli One We i Mamamoo. Tak w ogóle, to tutaj nie dostaliśmy menu. Menu jest na ścianie. Tu. Powodzenia, jak nie zaś koreańskiego. Ale na szczęście no, były zdjęcia przed restauracją. Pokazując na obrazki, też by się zamówiło, nie? O, to będzie do bulgogi. Bulgogi. Mam nadzieję, że przyszłaś głodna. Przyszłam głodna, bez śniadania, także już czekam. Nie ma miejsca już na jedzenie. A to wszystko chyba. Tak. Okej, zaczynamy. Tego ona chciała, żeby jeść wcześniej. Okej, trzeba tu będzie wchodzić. Nożyczki tutaj są. Trzeba użyć. To chciałbym na to sprawdzić, jak długi jest ten makaron. Mamy tutaj ogóreczek, kawałek mięsa, jajko, gruszka. Otworzyć. Ale chyba użyjemy tych nożyczek jednak. Zdecydowanie prościej. Jak, nie za ostre? Właśnie w ogóle nie jest ostre. Nie? Nie, jak na tak przyzwyczajona już. Chyba nie, po prostu bardzo lubię ostre jedzenie, więc... Jak dobry jadłeś kiedyś coś takiego? Jadłam tutaj koreański ten... bibimmyeon. Zimny makaron. Tak, tak, właśnie mieszany taki ostry, zimny makaron. I ten wydaje mi się trochę bardziej sezamowy. Nie wiem, czy jest dobre określenie, ale bardzo dobry. Jest jedna z moich ulubionych potraw z Korei Północnej. Trochę ten kolor tego makaronu jest nieco inny. Mi się wydaje, że tam był chyba z normalnych ziemniaków. Ale mogę się mylić. Później musimy sprawdzić wideo, jak to wyglądało. Ale przyjemnie się go chrupie. Wywar spróbujmy. O, orzeźwiający bardzo, na lato idealny. Lekko słodki, ale nie za bardzo. Gruszka do tego jeszcze. No przepyszne danie. Takie nie
nabijające, nie tuczące, bo ten makaron jest taki delikatny. Byłem bulgogi z warzywami. Coś pięknego. Faktycznie słodkie to mięso jest. Ale delikatne, łatwo się w ustach szybko. Makaron do tego. Tak się kończy przekładanie tego makaronu. Nie za długi. Długi, tak? Przekłada się za długo. Sprawdźmy pierożki. To chyba z tym sosem się będzie zajadało. Co jest w środku? Otwórzmy. W środku mielone mięso. Rozwalenie go nie było dobrym pomysłem. Trzeba go zjeść naraz, bo generalnie jest ogromny. Trochę go rozdziabałem. Lepiej to zjeść naraz, ale ciężko bez otworzenia go na pół, bo jest ogromny. Nie pamiętam, czy jadłem te pierożki w Korei Północnej. Myślę, że tak dobre pierożki to ja bym pamiętał, że jadłem. Ale muszę sprawdzić. Jest z mięsem w środku, nie? Tak, tak, nadziewana mięsem, makaronem. Chyba widzę tutaj jakąś cebulkę zieloną. Na ranie Hamhun, północ Korei Północnej, słynie z pysznych owoców morza. Pamiętam, że tam jak byliśmy, to jedliśmy naprawdę przepyszne owoce morza. Jedną z najlepszych ośmiornic także w wersji surowej na sashimi. Spróbujmy tego kalmara z warzywami. To wydaje mi się, że widziałem. Kurde, już było tak dawno, że już nie pamiętam. 5 lat temu tam byłem chyba. Spróbujemy. Poezja. Ten kalmar nie jest taki gumowaty. Od razu się go gryzie. Mięsko w środku, bardzo przyjemne. Lekko pikantne, delikatnie, bardzo delikatnie. To jest sycące, naprawdę to jest potężne. No muszę przyznać, że ta restauracja jest rewelacyjna. Wszystko przepyszne. Szkoda, że nie mieli moich ulubionych placuszków jeszcze tylko. Generalnie z tych trzech restauracji to poleciłbym tą drugą i trzecią. Były chyba najlepsze, jeśli chodzi o kuchnię północno-koreańską. Tutaj naprawdę świetny jest ten makaron z batatów, z tego słupkiego ziemniaka. Jest rewelacyjny. Ta zupa wspaniała. Wszystko dobre. Bulgogi, pierożki, ten kalmar z mięsem. Wszystko 10 na 10. Tu będzie chyba też najdrożej. Myślę, że tu będzie spory rachunek, ale zdecydowanie warto. Znajdziecie adresy tych restauracji w opisie tego odcinka. Jak będziecie w Seulu, koniecznie pójdźcie także spróbować kuchni z Korei Północnej. Czy czujesz różnicę między tą kuchnią z Korei Północnej, a normalną, taką południowo-koreańską? Jak dla mnie wszystko tutaj jest dużo bardziej słodkie. W szczególności to bulgogi, które jest bardzo słodkie. Naprawdę bardzo słodkie. Tak samo ostry makaron, który myślałam, że będzie bardzo, bardzo ostry, jest bardzo delikatnie ostry. To nie jest nic jakiegoś niesamowitego, więc nawet ci, którzy nie mogą mieć ostrego, myślę, że będą ok. Ale wiesz, że musimy to skończyć. Postaramy się. Zrobimy wszystko, co damy radę. No tym razem chyba przesadziliśmy z ilością zamówionych potraw. Ale wszystko trzeba było spróbować. W Korei Południowej, podobnie jak w Japonii, restauracje bardzo lubią się chwalić, że ktoś znany przyszedł do nich. Więc tutaj są zdjęcia celebrytów, aktorów, którzy byli w tej restauracji. No i jeszcze powinni moje dać. Wieżerka była przednia, naprawdę petarda, żeśmy zamówili za dużo, ale no wszystko dla kontentu, wszystko dla widzów oczywiście. Chciałem spróbować jak najwięcej. 130 tysięcy wonów za to jedzonko. To chyba dużo, jak na standardy koreańskie, co? Bardzo, ale dużo zamówiliśmy, więc tak. to się przekłada. Sporo zamówiliśmy, więc sporo kosztowało, ale myślę, że było warto na pewno spróbować. Smakowało ci to jedzenie? Tak, bardzo dobre było. No to musisz kiedyś pojechać do drugiej Korei, lepszej Korei, spróbować oryginalnych przepisów. Mam nadzieję, że się kiedyś uda. Na lekcję NK popu może tam pojedziesz. Tak, stać się członkiem Morambong na jeden dzień. Morambong na jeden dzień, marzenie, marzenie naprawdę. A więc tak wyglądała wizyta w północno-koreańskich restauracjach w Seulu. Bardzo smaczne, drożej niż w normalnych restauracjach. Na to trzeba mieć na uwadze, bo generalnie Korea Południowa to bardzo tanie jedzenie. Jest bardzo tanio. Można się najeść za grosze. Ale w przypadku tych restauracji, które nie są aż tak liczne, to jednak jedzenie trochę więcej kosztuje. Mam nadzieję, że będę miał przyjemność wkrótce spróbować tych wszystkich potraw ponownie w Korei Północnej, jak już się Korea Północna otworzy. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Dziękuję. Kończymy już ten mukbang północno-koreański w Seulu. Dziękuję ci, Igor, że towarzyszyłaś mi. Ja również dziękuję za takie jedzonko. Bardzo dobre. W tej restauracji, bo naprawdę było super.
I no, polecam też Instagram Igi, zobaczcie, co tam wrzuca z Korei Południowej. A my się widzimy w kolejnych odcinkach z tej wycieczki do Korei Południowej. Do usłyszenia i do zobaczenia w Seulu. I mam nadzieję, że już wkrótce w Pyongyangu. Trzymajcie się, cześć!